Organizowany przez PiS protest wolnych Polaków okazał się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Na nagraniach w sieci widać, że przed Sejmem pojawiły się tłumy. Przemysław Czarnek, poseł PiS, twierdzi, że na miejscu pojawiło się 300 tysięcy ludzi. Na ulicach Warszawy udało się zobaczyć miłość do Polski, poczucie dumy i nadzieję, że ojczyzna może być lepsza i mocniejsza niż ta po 13 grudnia. Widać było ludzi, którzy przejechali autobusem pół Polski, żeby być razem z innymi Polakami oraz aby pokazać, jak bardzo kochają swoją ojczyznę. Na miejscu byli studenci, rodziny, a nawet nasi rodacy od lat mieszkający poza granicami Polski, którzy na ten jeden dzień mimo chłodu zdecydowali się pokonać tysiące kilometrów, aby zamanifestować jedność. Podczas protestu głos zabierali politycy Zjednoczonej Prawicy oraz intelektualiści. Tusk nie liczy się z argumentami, ale liczy się z siłą. Dziś było nas wielu, grzmiał profesor Andrzej Zybertowicz. Musimy zwyciężyć i obronić Polskę. Próba pacyfikacji patriotów nie może się udać, mówił prezes Jarosław Kaczyński. Tusk przestraszył się tego marszu i gniewu ludzi, tłumaczyła była premier Beata Szydło. Nie bójmy się. Wtedy zwyciężymy. Władza, która łamie konstytucję i prawo, ucieknie, przekonywał profesor Jan Majchrowski. Tusk jest owładnięty rządzą zemsty, ale widzę, że chcecie walczyć o wolność z dyktaturą, zauważył europoseł Patryk Jaki. A ty co o tym myślisz? Napisz w komentarzu.